Before I start, I'd like to bring you Christian greetings from the rest of the Calgary class. Zanim rozpocznę, chciałbym wam przekazać pozdrowienia chrześcijańskie od pozostałej części zboru w Calgary. From the Riverside class. Ze zboru Riverside, to Kalifornia. From our testimony group, which we call the group with no name. Od naszej grupy zebrania świadectw, którą nazywamy zborem bez nazwy. From brother John Scale from England. Od brata Johna Scale z Anglii. From brother John Davis from Philadelphia. Brata Johna Davisa z Filadelfii. And I think that's got them all, if I missed. Myślę, że to wszyscy. Huh? I think that's it, yeah. Brother Jack Zilch. Oh, and from brother Jack Zilch, of course, he's wants us to give you special greetings. I jeszcze brat Jack Zilch, którego znamy, bo u nas często bywa, także szczególne pozdrowienia przekazuje. Now, I will start with my discourse here. Rozpocznę od mojego wykładu na dzisiaj. It's called a tentative forecast. Będzie po angielsku, ja będę tłumaczył, napisę to po angielsku, tak brat ma przygotowaną prezentację. Nazywa się wstępna albo tymczasowa prognoza. The subtitle is the downpour of truth. A podtytuł tego wykładu to ulewa prawdy. My discourse is titled, of course, the tentative forecast, and I took this title from Brother Johnson's article in 1924, January edition of the Present Truth. Więc jak wspomniałem, tytuł mojego tematu to wstępna prognoza i ten tytuł wziąłem od artykułu brata Johnsona z roku 1924, tak, styczniowa, teraźniejsza prawda, wtedy wydana po angielsku. The tentative forecast was just a small part of a larger article referring to the small and large eight wonderful days. Ta wstępna prognoza była częścią dłuższego wykładu, który dotyczył małych i wielkich ośmiu cudownych albo znamiennych dni. It was titled a tentative forecast because Brother Johnson was unsure that the forecast would actually occur the way he thought. Nazwał to wstępną, taką tymczasową prognozą, ponieważ Brother Johnson nie był pewien, czy prognoza ta rzeczywiście wypełni się w sposób, w jaki on myślał. Being unsure, he did not include a part of the subsection a tentative forecast in E5 A Miscellany of the Epiphany Truth Volumes. Ponieważ nie był pewny, nie ujął tej części pod tytułem Wstępna prognoza w tomie epifanicznym piątym rozmaitości, które mamy po polsku. I'm in the same position here with this discourse. Ja w tej chwili jestem w takim samym miejscu, na takim samym stanowisku z moim wykładem. I'm not sure that the events that I will present to you today will occur in the times that I am suggesting. Nie jestem pewien, że wydarzenia, które wam dzisiaj przedstawię, wystąpią w czasach, które będę wskazywał, które będę proponował. So please don't be dogmatic about what I am presenting to you today. Dlatego też nie proszę, nie bądźcie dogmatyczni na temat tych rzeczy, które będę dzisiaj wam przedstawiał. For these events may not occur in the suggested time periods at all. Ponieważ te wydarzenia być może w ogóle nie wystąpią we wspomnianych okresach czasu. The reason that I'm presenting this to you is because I've discussed this topic with many of the brethren. Powód, dla którego przedstawiam wam to dzisiaj, jest taki, że omawiałem ten problem, ten wątek z wieloma braćmi. And they've all encouraged me to do so. I oni wszyscy zachęcali mnie, żebym tak zrobił, czyli taki temat przedstawi. They all coincidentally quoted me the following scripture. Oni wszyscy zgodnie cytowali mi następujący werset. Mateusz 13:52. He said to them, therefore, every teacher of the law who has become a disciple in the kingdom of heaven is like the owner of a house who brings out of his storeroom new treasures as well as old. A on rzekł do nich, dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebios,
podobny jest do gospodarza, który dobywa ze swego skarbca nowe i stare rzeczy. A statement made by Brother Johnson that Brother Adam brought forth in a recent discourse also came to my mind. Także na mój umysł przypomniało mi się stwierdzenie brata Johnsona, które brat Adam przedstawił w niedawnym wykładzie. This is from E-volume 10, page 666. Pochodzi to z 10 tomu epifanicznego, strona 666. Tego tomu nie mamy po polsku. I'll quote this to you. Zacytuję wam ten fragment. He, on, Brother Johnson as the antitype of Joseph, czyli brat Johnson jako antytyp Józefa, will require of them a solemn promise. Będzie wymagał od nich uroczystej obietnicy. One to exercise faith in God's sure deliverance of them. Po pierwsze, żeby okazywali wiarę w to, w pewne wyzwolenie ich przez Boga. And two, to take with them the memory of his experiences. A po drugie, żeby zabrali ze sobą pamięć, wspomnienie o jego doświadczeniach. Gains and works. Zdobyczach, dziełach. Because they will serve as a key to the understanding of the. Ponieważ będą one służyły jako klucz do zrozumienia of the one or more scriptural applications, jednego lub większej liczby biblijnych zastosowań, not given by him when he will have expounded one or more of them, które niepodanych przez nich, gdy on wyjaśni jedną lub jakąś większą ich liczbę. The one or more that he will have expounded, ponieważ ta jedna, to jedno wyjaśnienie lub większa liczba, które poda, making the rest of them easy to unlock, uczyni pozostałą część, w domyśle to mnie wyjaśniono przez niego, łatwą do odblokowania, otworzenia. The thoughts that I am presenting to you today are not something that I came up with recently. Myśli, jakie będę wam dzisiaj przedstawiał, to nie jest coś, co przyszło mi na myśl ostatnio, niedawno. These thoughts have been on my mind for many years. Te myśli pozostawały w moim umyśle, pozostają, utrzymują się w moim umyśle od wielu lat. In the 1990s, I'm not sure exactly of the exact time. W latach 90. nie jestem pewien dokładnego czasu, kiedy to dokładnie było. I asked Brother Jack Detzler, some of you may have remembered him. Zapytałem brata Jacka Detzlera, być może niektórzy z was go pamiętacie. If the story of the flood could be a type of the events starting in 1874. Czy historia o potopie może być typem wydarzeń od roku 1874? He quickly asked me, what date did you come up with? On szybko mnie zapytał, jaka data ci wyszła. And I said 2024. Ja powiedziałem 2024. Brother Jack Detzler told me that I had lit a flame in his heart. Brat Detzler powiedział mi, że rozpaliłem płomień w jego sercu. And that he would send me an article from the Present Truth. I że wyśle mi pewien artykuł z teraźniejszej prawdy. Brother Jack Detzler also told me in the meantime to read the small and eight wonderful days. Ten brat Jack Detzler także powiedział mi, żebym w międzyczasie przeczytał ten artykuł o małych i wielkich, cudownych, znamiennych dniach. In E volume 5, A Miscellany. Z tomu 5 pod tytułem Rozmaitości. When I received by mail the 1924 January edition of the Present Truth magazine. Gdy otrzymałem pocztą to wydanie styczniowe z 1924 teraźniejszej prawdy. I read the article on the small and large eight wonderful days again. Ponownie przeczytałem artykuł o małych i wielkich ośmiu cudownych dniach. It was there along with the subsection titled A Tentative Forecast. Był tam on zamieszczony razem z tym podtytułem Wstępna tymczasowa prognoza. I will show you a brief summary of the layout of the eight large wonderful days. Pokażę wam krótkie podsumowanie układu, rozkładu tych ośmiu dużych, cudownych dni. As you can see, it started with the Saturday from 6 p.m.
to the Sunday of 6 p.m., and each day representing a 10-year period. Jak widzicie, zaczyna się w sobotę o godzinie 6 wieczorem do niedzieli 6 wieczorem i każdy taki dzień przedstawia okres 10 lat. The first day going from October 1874 to October of 1884. Czyli od października 1874 do października 1884. And the last day, which was a Saturday, a ostatni dzień, sobota, represented the day from October 1944 to October 1954. Reprezentował okres od października 1944 do października 1954. These were the last days of Jesus on earth before his crucifixion. To były ostatnie dni Jezusa na ziemi przed jego ukrzyżowaniem. And then his resurrection. No i później jego zmartwychwstanie. I'm not going to go into all of the types and anti-types of the first seven days, but we'll skip to the eighth day. Nie będę wchodził w typy i antytypy pierwszych siedmiu dni, ale przeskoczę od razu do dnia ósmego. Which was represented as October 1944 to October 1954. Który pokazuje okres od października 1944 do października 1954. The type of this was Jesus' resurrection and his manifestation to 10 of the apostles and others. W typie było to zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa i jego objawienie się 10 apostołom oraz innym. Brother Johnson writes in E volume 5 starting on page 298. Brother Johnson pisze w tomie 5, począwszy od strony 298. We understand Jesus' resurrection to type the Christ class beginning to make themselves known as nearing their final exercise. Chciałem szukać polskiego, to ale już nie zdążę. Będę tłumaczył brata. Rozumiemy, że zmartwychwstanie Jezusa jest typem klasy Chrystusa, która zaczyna objawiać się jako zbliżającą się do końcowego użycia władzy jako rzecznika wobec świata. Of power as mouthpieces to the world. Ja już do tej kropki przetłumaczyłem. His various appearances during the day to the disciples. Jego różne okazywania się w ciągu dnia uczniom. Probably type the entire Christ class this side of the veil. Prawdopodobnie jest typem całej klasy Chrystusa, która po tej stronie zasłony. Manifesting themselves as active in such power. Ukazującą się jako aktywną w takiej władzy. To the last part of the great company and youthful worthies. Ostatniej części wielkiej kompanii młodocianych godnych. To come into the truth and the tentatively justified who will not become youthful worthies. Która przyszła do prawdy oraz tymczasowo usprawiedliwionym, którzy nie staną się, nie zostaną młodocianymi godnymi. But yet remain loyal to the ransom and righteousness. Ale mimo to pozostają wierni okupowi i sprawiedliwości. The manifestation in the upper room occurred considerably after 6 p.m. Sunday. Ukazanie się w górnym pokoju nastąpiło znaczny czas po godzinie 6 wieczorem w niedzielę. Because the two disciples did not leave Emmaus for Jerusalem until after 6 p.m. Ponieważ dwóch uczniów wyruszyło z Emmaus do Jerozolimy dopiero po godzinie 6 wieczorem. And it took over 2 hours to travel the intervening 8 miles of very uneven roads. A potrzeba było 2 godzin, żeby podróżować, przemierzyć 8 mil po bardzo nierównych drogach. We opine from the lapping of the Parousia into the Epiphany for 2 years and 1 month. Z zachodzenia Paruzji na Epifanię przez okres 2 lat i 1 miesiąca wnosimy, that by November 1956, że do listopada 1956 the Epiphany lapping into the Basilea will likely end. Prawdopodobnie zakończy się zachodzenie Epifanii na Bazyleę. This date would correspond to Sunday 11 p.m. Ta data odpowiadałaby niedzieli godzinie 11 wieczorem. 5 hours after the eighth day ended.
5 godzin po zakończeniu się 8 dnia. I will now compare the statements from E volume 5 page 299 to the statement that brother Jack Detzler highlighted for me in the Present Truth 1926. Teraz porównam następne stwierdzenie z tomu 5 ze strony 299 ze stwierdzeniem, które brat Jack Detzler podkreślił dla mnie w teraźniejszej prawdzie z 1924 roku na stronie 15. This was on page 15C, a tentative forecast. No i nazywało się to właśnie ten fragment wstępną prognozą w tej teraźniejszej prawdzie. It says, probably the convincing of the last ones of the ten disciples. Prawdopodobnie przekonanie ostatnich z 10 uczniów corresponds to the Christ epiphanizing themselves. Odpowiada Chrystusowi, który objawia się to the last of the living great company and youthful worthy members. Ostatnim żyjącym członkom wielkiej kompanii młodocianych godnych. And tentatively justified ones. I tymczasowo usprawiedliwionym. There, the picture stops. W tym miejscu obraz się kończy. So far as we now know. Na ile obecnie wiemy. This was from the E volume 5, page 299. Tak napisał brat Johnson w 5 tomie na stronie 299. Now when I compare this to what he wrote in the Present Truth, 1924, page 15, column C. Gdy porównamy to z teraźniejszą prawdą 1924 na stronie 15 w kolumnie C. Probably the convincing of the last ones of the ten disciples. Prawdopodobnie przekonanie ostatnich 10 uczniów corresponds to the Christ epiphanizing themselves to the last of the living tentatively justified ones. Prawdopodobnie odpowiada objawieniu się przez Chrystusa ostatnim z żyjących tymczasowo usprawiedliwionych. And the convincing of Thomas absent during that previous manifestation. A przekonanie Tomasza, który był nieobecny w czasie poprzednich objawień Jezusa, ukazań się Jezusa. Not quite 7 full days later. Niecałe 7 dni później. Perhaps types the convincing of those previously justified ones. Prawdopodobnie być może jest typem przekonania tych poprzednio tymczasowo usprawiedliwionych. Who will die sometime between October 1944 and November 1956. Którzy umrą między październikiem 1944 a listopadem 1956. And who will be awakening before 2026? I którzy będą obudzani, wstawać z grobu przed rokiem 2026? That the despised, faithful truth people whom they saw, że pogardzany, wierny lud prawdy, totally rejected for years by Christendom, który oni widzieli jako całkowicie odrzuconego przez wiele lat przez chrześcijaństwo, were generously restoring mankind dead and living. Wspaniałomyślnie przywracają do życia rodzaj ludzki umarłych i żywych. In E volume 5, w 5 tomie epifanicznym, brother Johnson ignored the timing of the 10 years to the day when he speaks of Jesus manifesting himself. Brat Johnson zignorował okres 10 lat za dzień, kiedy mówi o Jezusie objawiającym się to the last of the disciples, ostatnim z uczniów, at the beginning of the 16th large wonderful day, na początku 16 dużego cudownego dnia, and declares the end of the picture, i ogłasza koniec obrazu. Did the picture end? Czy obraz się skończył? Or perhaps it was not yet time for it to be continued. A być może nie był wtedy czas, żeby on był kontynuowany wtedy. Not quite 7 full days from the time when Jesus manifested himself to the 10 apostles. Niecałe 7 dni później, po tym jak Jezus objawił się 10 apostołom, in the beginning of the 9th large wonderful day, na początku 9 dużego cudownego dnia, did point to 2026. Rzeczywiście wskazywało na rok 2026. It was only 2 years off from the date of 2004
than I had initially calculated. Było to tylko o 2 lata oddalone od roku, od daty 2024, którą ja początkowo wyliczyłem. This was not quite what I was looking for. Nie było to całkiem to, czego szukałem. I was looking for a type and anti-type of the flood year starting at 1874. Ja szukałem typu i antytypu roku potopu, tak, roku potopu zaczynającego się od w roku 1874. I discussed this article from the Present Truth with many other brothers and sisters. Dyskutowałem, omawiałem ten artykuł Strażnicy Prawdy z wieloma braćmi i siostrami. In the following years with some positive and some negative responses. W następnych latach utrzymując niektóre odpowiedzi pozytywne, a niektóre negatywne. I felt that Brother Johnson, a spirit-begotten new creature, may have been onto something. Czułem, że brat Johnson, spłodzony z ducha nowe stworzenie, mógł coś widzieć. I don't think he would have even brought this up had he not seen something. Nie sądzę, że on w ogóle podniósłby tą sprawę, gdyby czegoś nie dostrzegał. Of course, he was being careful. Oczywiście był ostrożny. As it was a prediction of something that was far off in the future for him. Jako że było to przewidywanie czegoś, co wtedy dla niego, z jego punktu widzenia, leżało w dalekiej bardzo przyszłości. As time went by, upływał czas, we quickly approached that prophetic date of 2026. Szybko dotarliśmy do tej proroczej daty 2026. And I began discussing it again with brethren. Ja zacząłem ponownie dyskutować o tym z braćmi. And the thoughts of the anti-type of the flood year from 1874 still weighed heavily on my mind. A myśli na temat antytypu roku potopu od roku 1874 w dalszym ciągu mocno, no dosłownie ciążyły, mocno pozostawały w moim umyśle. Recently, there has been a lot of talk and expectation amongst the brethren. Ostatnio dużo się mówi, dużo się oczekuje wśród braci. That we are getting close to some epiphanizing event. Że zbliżamy się do jakiegoś objawiającego wydarzenia. Perhaps the start of the next stage of the time of trouble. Być może kolejnego etapu czasu ucisku. The revolution, Armageddon. Rewolucji, Armagedonu. Now, getting back to my thoughts on the flood year. Teraz powracam do moich myśli na temat roku potopu. It will be remembered that our dear Pastor Russell explained the ark as typing Christ and the power of Him which will replenish and reorganize society. Jak pamiętamy, nasz drogi pastor Russell wyjaśnił, że arka jest typem Chrystusa i mocy w nim, która odnowi, odrodzi i zreorganizuje społeczeństwo. Brother Russell believed that the beginning of this flood would correspond to the beginning of the time of trouble in 1914. Brat Russell wierzył, że początek tego potopu będzie odpowiadał początkowi czasu ucisku w 1914. The time of trouble as we know it began in 1914 with the beginning of the First World War. Jak wiemy, czas ucisku rozpoczął się w roku 1914 wraz z wybuchem I wojny światowej. Neither Brother Russell nor Brother Johnson wrote on this type and anti-type of the flood year starting at 1914. Ani brat Russell, ani brat Johnson nie pisali na temat tego typu i antytypu roku potopu rozpoczynającego się od roku w roku 1914. However, Brother Johnson, using Brother Russell's explanation, jednak brat Johnson, używając wyjaśnień brata Russella, that the ark represented the Abrahamic covenant, że arka reprezentuje przymierze Abrahamowe, which was made in April of 2045 BC, które zostało zawarte w kwietniu 2045 przed naszą erą, wrote on a type and anti-type of the flood year beginning at that date. Pisał o typie i antytypie roku potopu rozpoczynającego się właśnie w tej dacie. He used 1881 as the end of the antitype. Użył roku 1881 jako koniec tego antytypu.
which was the close of the general call, który był końcem ogólnego powołania, for the little flock, and was also when the last elective class, the youthful worthies, entered in the ark. Powołania dla maluszkiego ostatka, a także był to czas, kiedy ostatnia wyborcza klasa, młodociani godni, weszli do arki. Brother Johnson's calculations were based on 3925.5 years. Obliczenia brata Johnsona były oparte na okresie 3925,5 roku, which were the number of years from the Abrahamic covenant to 1881. To znaczy liczba lat od przymierza Abrahama do 1881. Then dividing that by 365. I potem podzielone to przez 365. The number of days of the flood year, which came to 10.75 years per flood day. Liczbę dni roku potopu, co daje nam 10 lat i po przecinku, jak widzimy, te 7, 5 i tak dalej, roku na jeden tyle lat, 10, tyle lat na jeden dzień potopu. If you have a calculator, you can do the calculation yourself. Jeśli macie kalkulator, możecie sami tego obliczenia dokonać. This antitype was correct in that picture. Ten antytyp był właściwy, prawidłowy dla tego obrazu. However, very often there's more than one picture to a type. Jednak bardzo często więcej jest obrazów w typie niż tylko jeden. Perhaps God did not show them another picture. Być może Bóg nie pokazał im innego obrazu. Or they were instructed by God that it was not yet time for it to be shown. Albo zostali pouczeni przez Boga, że nie był to jeszcze czas, żeby to pokazać. The following table is the summary of Brother Johnson's flood types and antitypes, starting with the Abrahamic covenant. Następująca tabela to będzie podsumowanie, streszczenie roku artykułu brata Johnsona na temat typu i antytypu roku potopu liczonego od początku przymierza z Abrahamem. As we see here, tak jak tutaj widzimy, 40 years from the beginning of the flood, 40 lat od początku potopu, was equivalent to the July of 1655 BC. Odpowiada lipcowi roku 1615 przed naszą erą, which was the law covenant was made with Israel. Kiedy to przymierze zakonu zostało zawarte z Izraelem. Then 107 days later, potem 107 dni później, the ark settled on Mount Ararat. Arka osiadła na górze Ararat, which was equivalent to April 464 BC. Odpowiada to dacie kwiecień 464, także jeszcze przed naszą erą. Persian king Artaxerxes commissioned Ezra to return to Jerusalem. Perski król Antaxerxes zlecił Ezdraszowi powrót do Jerozolimy. Then 3 days later, następnie 3 dni później, the waters began to decrease. Wody zaczęły się zmniejszać, opadać. Which corresponds to July 432 BC. Co odpowiada lipcowi 432 przed naszą erą. Nehemiah finished the first 12 years of his reformatory and defensive work. Nehemiasz zakończył swoje pierwsze 12 lat reformacyjnych i obronnych działań. Then 70 years later, the tops of the mountains could be seen. Następnie, 70 lat dni później, góry, szczyty, wierzchołki gór mogły być zauważane już. Which corresponds to May 322 AD. Co odpowiada majowi 322 już naszej ery. Constantine made his various edicts of religious toleration. Mamy wtedy Konstantyna, który wydawał swoje różne edykty na temat tolerancji religijnej, which gave both the true and counterfeit Christians religious freedom. Co dało zarówno prawdziwym, jak i tym imitacji chrześcijan wolność, swobody religijne. And Arius began his fruitful work for the truth. I Ariusz rozpoczął także wtedy swoją owocną pracę na rzecz prawdy. 40 days later, 40 dni później, Noah sent out a raven, which flew here and there. Noah wysłał kruka, który latał sobie tu i tam. Noah also sent out a dove who found no resting place to and returned. Wysłał także gołębicę, która nie znalazła miejsca, żeby gdzieś usiąść i wróciła.
This represents the July 752 AD. Odpowiada to lipcowi 752 naszej ery. Sectarianism, which is the raven. Sekciarstwo pokazane w kruku. Through Boniface and Pope Zacharias. Przez Bonifaca jako przedstawiciela papieża Zachariasza. His representative sought to subject all converted Germany and France to the Pope. Próbował, przez tego Bonifacego papież próbował nawrócić Niemcy i Francję pod papieża, czyli jak gdyby podbić, przejąć pod jego wpływ. An anti-Romanizing movement, the Dove, led by Frank, a Frank named Alderbert. A także Gołębica, czyli ruch antyrzymski prowadzony przez mnicha o nazwisku Adalbert. And a Scotchman named Clement. I Szkota o nazwisku Clement. And by an Irishman named Virgilius. I Irlandczyka o nazwisku Virgilius. They opposed papal ideas. Oni sprzeciwiali się różnym poglądom papieża. Then 7 days later, 7 dni później, which where Noah sent out another dove. Noe wypuszcza kolejną gołębicę, which returned with a leaf, an olive leaf in its beak. Która wróciła z liściem oliwnym w swoim dzióbku. Which represents October 1827. Odpowiada to dacie październik 827. Claudius of Turin, the principal man of the truth. Claudius z Turynu, książę okresu Tiatyry, prawda? Of the Church of Thyatira. Książę okresu kościoła Tiatyry. Rejected papal absolutism. Odrzucił absolutyzm papieża. And idolism. I bałwochwalstwo. And then 7 days later, kolejne 7 dni później, Noah sent out a dove, but it did not return. Noe wysłał gołębicę, ale ona już nie wróciła. Which represented February 903 AD. Odpowiada to lutemu 903 naszej ery. Alfred the Great, King of England, Alfred Wielki, król Anglii, was especially active in the interests of Christianity. Był szczególnie aktywny na rzecz chrześcijaństwa, w jego interesie. Then 35 days later, kolejne 35 dni później, Noah removed the covering of the ark. Noah usuwa przykrycie arki. And he looked and behold the surface of the ground had dried up. I spojrzał i zauważył, że powierzchnia ziemi wyschła. July, which represented July 1279. Co odpowiada lipcowi 1279. The zeal for an anti-Saracen crusades dried up. Zapał do krucjat przeciwko Saracenom wygasł. And then 56 years days later, i 56 dni później, God told Noah to go out from the ark. Bóg powiedział Noemu, żeby opuścił, wyszedł z arkę, wypuścił, wyszedł z arki. Which represented October 1881 AD. Co odpowiada październikowi 1881. The last of the 56 days began January 1871. Ostatni z tych 56 dni rozpoczął się w styczniu 1871. During this antitypical day, our Lord returned. W czasie tego antytypicznego dnia nasz Pan powrócił. Raised the sleeping saints. Wzbudził śpiących świętych. Cast off Babylon. Odrzucił Babilon. Ended the general call. Zakończył ogólne powołanie. And began the development of the youthful worthies. I rozpoczął rozwijanie młodocianych godnych. I will now present to you today in this part one, and tomorrow in part two, another picture of the flood year, where I will go forward from 1874. Teraz przedstawię wam w części pierwszej, dzisiaj, oraz w części drugiej, jutro, obraz roku potopu, który poprowadzimy do przodu od roku 1874. In Matthew 24:37-39 we read. W Mateusza 24:37-39 czytamy. And as were the days of Noah, so shall be the presence of the Son of Man. For as in the days which were before the flood, they were eating and drinking, marrying and given in marriage, until the day that Noah entered into the ark,
and they knew not until the flood came and took them all away, so shall be the presence of the Son of Man. Albowiem jak było za dni Noego, tak będzie obecność, tak padła w angielskim obecność, nie przyjście, tylko obecność, bo tak jest w greckim, obecność Syna Człowieczego. Bo jak w dniach owych, przed potopem, jedli, pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z obecnością Syna Człowieczego. Within this passage, according to Brother John's Russell, and Brother Johnson. Według braci Russella i Johnsona, w ramach tego fragmentu biblijnego, the unbelief of the world and their going about ordinary affairs of life. W tymże fragmencie niewiara świata i zajmowanie się zwykłymi codziennymi sprawami represent a similar unbelief and ignorance during the parousia of our Lord. Przedstawiają podobną niewiarę i ignorancję, jaka miała nastąpić w czasie paruzji, obecności naszego Pana. In the book Millennium, page 241, w książce Tysiąclecie, na stronie 241, Brother Johnson was trying to point out that the days, Brother Johnson próbował wykazać, że dni, for as in those days, albowiem tak jak w tamtych dniach, mentioned in this passage refer to the first two stages of our Lord's second advent, the parousia and the epiphany. Wspomniany w tym wersecie, że one te dni odnoszą się do dwóch etapów obecności naszego Pana, paruzji i epifanii. Może adwentu naszego Pana, paruzji i epifanii. The parousia of our Lord is the first day. Paruzja naszego Pana to pierwszy dzień. Of one of the days of the Son of Man. Jednego z dni before the epiphany and the time of trouble. Przed epifanią i czasem ucisku. In Luke 17:22 we read, w Łukasza 17:22 czytamy, and he said unto the disciples, the day will come when ye shall desire to see one of the days of the Son of Man, and you shall not see it. Rzekł też do uczniów, przyjdą czasy, kiedy będziecie pragnęli widzieć jeden z dni Syna Człowieczego, a nie ujrzycie. Brother Johnson mentions that this day, stage or day, Brat Johnson mówi, że ten etap albo dzień in this passage is the first one of his second advent. Z tego wersetu to jest pierwszy dzień, pierwsza część jego drugiego adwentu. His presence. Jego obecności. That the disciples desire to see, but would not see in their lifetime. Który uczniowie pragnęli zobaczyć, ale w czasie swego życia mieli nie zobaczyć. However, the disciples would eventually see this first day. Jednak ostatecznie uczniowie zobaczą, mieli zobaczyć ten pierwszy dzień of his second advent, the parousia, jego drugiego adwentu, czyli paruzję, as they woke from their sleep in 1878, gdy zostali obudzeni ze swego snu w 1878 roku, which was close to the beginning of the parousia day, co było bliskie początkowi dnia paruzji. The disciples did not, however, see the day before the presence of the Son of Man. Uczniowie jednak tego dnia nie zobaczyli przed obecnością Syna Człowieczego. In Luke 17:26-27, w Łukasza 17:26-27, and as it came to pass in the days of Noah, so shall it be in the days of the Son of Man. They were eating, they were drinking, they were marrying, they were given in marriage till the day that Noah entered into the ark, and the deluge came and destroyed all. A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nastał potop i wytracił wszystkich. There is no comparison between the unbelief and ignorance during the days of Noah before the flood in this passage. W tym fragmencie nie ma porównania między niewiarą i ignorancją z dni z czasów Noego przed potopem. Brother Johnson stated in the Epiphany Elect, page 53, the following.
W tomie epifanicznym Wybrańcy Epifanii na stronie 53 brat Johnson stwierdził następująco. The expression the time of trouble is used in two senses. Wyrażenie czas ucisku używane jest w dwóch znaczeniach. In its wide sense it covers the period from 1874 until the end of anarchy. W szerokim znaczeniu obejmuje okres od 1874 aż do końca anarchii. And Jacob's trouble. I ucisku Jakuba. In its narrow sense it covers the period from the beginning of the World War. W wąskim tego słowa znaczeniu obejmuje okres od początku wojny światowej. In 1914 until the end of anarchy, end of Jacob's trouble. Na początku wojny światowej w 1914 roku aż do końca anarchii i ucisku Jakuba. Genesis 6:11. Pierwsza Mojżeszowa 6:11. Now the earth was corrupt in the sight of God, and the earth was filled with violence. Ale ziemia była skażona w oczach Boga i pełna przemocy, nieprawości. Brother Johnson writes about this passage. Brat Johnson o tym wersecie pisze. In President Truth, 1944, page 27, C2. Teraźniejsza prawda, 44 rok, strona 27, druga kolumna, oczywiście angielska. Certainly the society of the second symbolic earth in Christendom's church, state, capital and labor. Oczywiście społeczeństwo drugiej symbolicznej ziemi w chrześcijańskim kościele, państwie, kapitale i świecie pracy. Particularly in the time of the end 1870 from 1799 to 1954-56. Szczególnie w okresie końca, czyli od 1799 do 1954-56. And most particularly from 1874 onward was very corrupt. A szczególnie od roku 1874 i dalej była bardzo skażona, zepsuta. Especially in matters pertaining to God. Szczególnie jeśli chodzi o sprawy dotyczące Boga. Before God. Czyli przed Bogiem. And violence of all kinds has abound in Christendom's church, state, capital and labor. I przemoc różnego rodzaju występowała obficie w chrześcijańskim kościele, państwie, kapitale. Example in sectarian controversies. Na przykład w sporach sekciarskich. And persecutions. I prześladowaniach. In the state's internal controversies. W wewnętrznych sporach w państw. And revolutions. I rewolucjach. And in their eternal controversies and wars. I w ich zewnętrznych sporach i wojnach. In capital's financial, internal and external battles. W świecie kapitału, w jego wewnętrznych finansowych bitwach. And labor's internal and external strifes. I w świecie pracy, w walkach wewnętrznych i zewnętrznych. Strikes, riots, etc. Strajkach, zamieszkach itd. itp. Filled with violence. To, co w wersecie jest podane, na pełna przemocy. This made me think that perhaps there was another type of the flood year which began in 1874. To skłoniło mnie do poglądu, do myśli, że być może jest kolejny typ roku potopu, który rozpoczyna się od 1874. The scripture in Matthew referring to one of the types or pictures. Przy czym werset z Mateusza dotyczy jednego rodzaju obrazu. And the scripture in Luke referring to another. A werset z Łukasza do drugiego. In this course, I will use the wide sense of the time of trouble starting in 1874. W tym wykładzie ja użyję szerokiego znaczenia czasu ucisku, począwszy od roku 1874. In this type and anti-type that I will present to you today, one day will represent a year. W tym typie i antytypie, jaki wam dzisiaj przedstawię, jeden dzień odpowiada jednemu rokowi. Those who were saved in the ark are the same. Ci, którzy w arce zostali ocaleni, to ci sami. Noah undoubtedly types our Lord. Noah niewątpliwie jest typem na naszego Pana. Jego obrazuje. Who is the heir of righteousness which comes to us by faith.
który jest dziedzicem sprawiedliwości, która przychodzi do nas przez wiarę. Hebrews 11:7. Żydów 11:7. By faith Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the savings of his house, by which he condemned the world and became heir of the righteousness which is by faith. Przez wiarę zbudował Noe, ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, pełen bojaźni, arkę dla ocalenia rodziny swojej. Przez nią wydał wyrok, brat dosłownie czytał, potępił świat i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary. Noe was the tenth from Adam. To był dziesiątym od Adama, po Adamie. Ten being the perfect number of man. A dziesiątka to doskonała liczba człowieka. In Genesis 6, verse 9, it speaks of him being perfect in his generation. Pierwsza Mojżeszowa 6:9 mówi o nim jako doskonałym w swoim pokoleniu. Genesis 6:9. These are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect in his generation, and Noah walked with God. Pierwsza Mojżeszowa 6:9. Oto dzieje rodu Noego. Noe był mężem sprawiedliwym. No i tu brat mówi doskonałym, tak, nieskazitelnym, zupełnym, różne tu przykłady widzę, mam zaznaczone, że mogą być, doskonałym w swoim pokoleniu, w swoich pokoleniach i Noe chodził z Bogiem. This made him the perfect representative of Jesus, who was perfect in his generation. To czyni go doskonałym przedstawicielem Jezusa, który był doskonały w swoim pokoleniu. Noe also became the second father of the race of men and women, which type Jesus becoming the second Adam. Noe także stał się drugim ojcem rodzaju ludzkiego, ludzkich mężczyzn i kobiet, co pokazuje na Jezusa jako drugiego Adama. Noah's wife would therefore represent the church, his body. Żona Noego zatem reprezentuje jego kościół, jego ciało. Noah begat three sons. Noah spłodził trzech synów, which represented three saved classes of elect. Którzy przedstawiali trzy zbawione klasy wybranych. The great company, ancient worthies, and the youthful worthies. Wielką kompanię starożytnych godnych i młodocianych godnych. Shem and his wife apparently represents leaders and the rest of the ancient worthy respectively. Sem i jego żona najwyraźniej przedstawiają przywódców i pozostałych z klasy starożytnych godnych. Japheth and his wife, the leaders of the rest of the great company. Japhet i jego żona, przywódców i pozostałych z klasy wielkiej kompanii. Ham and his wife, the leaders and the rest of the youthful worthies. Ham i jego żona, przywódców i pozostałych z klasy młodocianych godnych. The clean animals in the ark type the quasi-elect who will be saved millennially. Czyste zwierzęta w arce są obrazem na niby wybranych, którzy będą zbawieni w wieku tysiąclecia. The unclean animals represent those of the non-elect who will be saved. Nieczyste zwierzęta przedstawiają tych niewybranych, którzy będą zbawieni. Those perishing in the flood represent from one point of view those who have perished under the Adamic curse. Ci, którzy zginęli w potopie, z jednego punktu widzenia przedstawiają tych, którzy zginęli, którzy umierają pod klątwą Adamową. And from another point of view, the movements and systems of Satan's empire and the second death class. A z innego punktu widzenia ruchy i systemy królestwa szatana oraz klasę wtórnej śmierci. I subtitled this discourse, the downpour of truth, for a reason. Ja dałem ten podtytuł tego wykładu, ulewa prawdy, z pewnego powodu. For as we know, the flood in Noah's time destroyed all the wickedness of the world. Jak wiemy, potop z czasów Noego zniszczył wszelkie zło tego świata, tamtego świata. The present evil world will be destroyed by two-edged sword proceeding from his mouth. Obecny zły świat będzie zniszczony przez obosieczny miecz wychodzący z jego ust.
Revelations 1:16. Objawienie 1:16. And he had in his right hand seven stars, and out of his mouth went a sharp two-edged sword. A w prawej dłoni swojej trzymał siedem gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny, ostry miecz. Revelations 19:11, 14 and 15. Nadal objawienie 19, 11, 14, 15. And I saw heaven opened, and behold, a white horse, and he who sat on it called faithful and true, and in righteousness he judges and wages war. I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. And 14 and 15. 14 i 15 jeszcze. And the armies which are in heaven, clothed in fine linen, white and clean, were following him on white horses. From his mouth comes a sharp sword, so that in with it he may strike down the nations. A szły za nim wojska niebieskie, białych, na białych koniach, przyobleczone w czysty biały bisior. A z ust jego wychodził ostry miecz, który miał pobić narody. This two-edged sword represents religious and secular truths. Ten obosieczny, obosieczny miecz reprezentuje prawdy religijne i świeckie, which will be revealed by Jesus and his saints. Które miały być objawione przez Jezusa i jego świętych. The world from Adam to Noah was destroyed by a flood. Świat od Adama do Noego został zniszczony przez potop. And of course the antitype of that would be the destruction of this present evil world by a flood of truth. Antytypem tego jest zniszczenie obecnego złego świata przez potop prawdy. God promised that he would never cause another actual flood such as occurred during Noah's time, which destroyed all flesh wherein is the breath of life. Bóg obiecał, że nigdy ponownie nie zniszczy świata rzeczywistym, prawdziwym potopem, taki jaki wystąpił w czasach Noego, który wtedy zniszczył wszelkie ciało, gdzie był dech żywota. He sealed that covenant with Noah when he displayed the rainbow in the sky. On zapieczętował to przymierze z Noem, kiedy pokazał tęczę na niebie. When the flood year was over. Gdy rok potopu dobiegł końca. Genesis 9:15 and 16 read. Pierwsza Mojżeszowa 9, 15 i 16 mówią: And I will remember my covenant, which is between me and you and every living creature and all flesh, and the waters shall no more become a flood to destroy all flesh, and the bow shall be in the cloud, and I will look upon it, that I may remember the everlasting covenant between God and every living creature of all flesh that is upon the earth. Wspomnę na przymierze moje, które jest między mną a wami i wszelką istotą żyjącą we wszelkim ciele, i już nigdy nie będzie wód potopu, które by zniszczyły wszelkie ciało. Gdy tedy ukaże się łuk na obłoku, spojrzę nań, aby wspomnieć na przymierze wieczne między Bogiem a wszelką istotą żyjącą, wszelkim ciałem, które jest na ziemi. And so the flood that will happen in our time to destroy this evil world will be a flood of truth, not a flood of literal water. A zatem potop, który wydarzy się w naszym czasie, żeby zniszczyć ten zły świat, będzie potopem prawdy, a nie potopem literalnej wody. It will not destroy every living creature. On nie zniszczy każdego żyjącego stworzenia. But only those things which cannot stand. Ale jedynie te rzeczy, które nie mogą się ostać. When the earth is shaken. Gdy ziemia zostanie potrząśnięta. The present evil social order, obecny zły układ społeczny, porządek społeczny, along with its corrupt religious, political and financial systems, razem z jego skorumpowanymi systemami religijnymi, politycznymi, finansowymi. Izajasz 13:13. Therefore, I will shake the heavens and the earth shall remove out of her place in the wrath of the Lord of hosts and in the day of his fierce anger.
Dlatego sprawię, że niebiosa zadrżą, a ziemia ruszy się ze swojego miejsca z powodu srogości Pana zastępów w dniu płomiennego Jego gniewu. Hebrews 12:26-27. Żydów 12:26-27. Whose voice then shook the earth, but now he hath promised, saying, yet once more I shake not the earth only, but also heaven. And this word, yet once more, signifieth the removing of those things that are shaken, as of the things that are made, that those things which cannot be shaken may remain. Ten, którego głos w ten czas wstrząsnął ziemią, zapowiedział teraz, mówiąc, jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemię, ale i niebem. Słowa jeszcze raz wskazują na usunięcie rzeczy chwiejących się jako uczynionych, aby pozostały te, które się nie chwieją. We know from many writings from our dear pastors that rain represents the truth. My wiemy z pism naszych drogich pastorów, że deszcz reprezentuje, przedstawia prawdę. Here are a couple of examples. Oto kilka tego przykładów. And Brother Johnson's comments. I komentarze brata Johnsona. Psalms 72:6. Psalm 72:6. He shall come down like rain upon the mown grass and showers that waters the earth. Stąpi jak deszcz na trawę skoszoną, jak ulewa zraszająca ziemię. Brother Russell writes on, and Brother Johnson writes on this, he will come down with the truth as holy rain upon the human family mown down by the curse. W tomie 17 tysiąclecie brat Johnson pisze, że on zejdzie na ziemię z prawdą, jako święty deszcz na ludzką rodzinę skoszoną przez klątwę. Joel 2:23. Joel 2:23. Be glad then, ye children of Zion, and rejoice in the Lord of your God, for he hath given you the former rain moderately, and he will cause it to come down for you the rain, the former rain and the latter rain in the first month. A wy, dzieci Syjonu, wykrzykujcie radośnie i weselcie się w Panu swoim Bogu, gdyż dał wam deszcz wczesny według sprawiedliwości i sprowadzi dla was deszcz wczesny i późny w pierwszym miesiącu. Brother Johnson writes in E volume 6 Merariism page 326 on this verse. Brother Johnson w szóstym tomie Merariism na stronie 326 pisze o tym wersecie. Verse 23 points out a twofold time of coming of the former rain. Werset 23 mówi o dwukrotnym czasie przyjścia wczesnego deszczu. The high calling truth. Prawdy o wysokim powołaniu. It's coming the first time moderately. Jego przyjście po raz pierwszy było w sposób umiarkowany. Was in the harvest of the Jewish age. W żniwie wieku żydowskiego. The next sentence of verse 23. Następne zdanie wersetu 23 tells us of the giving of the former rain. Mówi o daniu, spuszczeniu wczesnego deszczu. Future to its first giving. Później, czyli w przyszłości po jego pierwszym daniu. Which future rain would occur at the same time as the giving of the latter rain. I ten wczesny deszcz podany po raz drugi miał być podany w tym samym czasie, co deszcz późniejszy. Restitution truth. Czy a tym deszczem późniejszym są prawdy restytucji. When were both of these rains due to come at the same time? Kiedy obydwa te rodzaje deszczu miały spaść w tym samym czasie? And when did they actually come together? Kiedy rzeczywiście wystąpiły razem? We reply in the reaping time 1874 to 1914. Odpowiadamy w czasie żniwa 1874 do 1914. Genesis 7:4. Pierwsza Mojżeszowa 7:4. Seems to suggest that the flood would occur in the antitypical seventh day. Wydaje się sugerować, że potop miał nastąpić w antytypicznym siódmym dniu. For yet 7 days and I will cause it to rain upon the earth 40 days and 40 nights, and every living substance that I have made will I destroy from off the face of the earth.
Gdyż po upływie 7 dni, tu brat widzę u siebie jeszcze 7 dni na początku tego wersetu, spuszczę na ziemię deszcz, który będzie padał przez 40 dni i 40 nocy i zgładzę z powierzchni ziemi wszelkie istoty, które uczyniłem. Genesis 7:4 seems to suggest that the flood will occur in the antitypical seventh day. Pierwsza Mojżeszowa 7:4 wydaje się sugerować, że potop nastąpi w antytypicznym siódmym dniu. For yet 7 days and I will cause it to rain upon the earth 40 days and 40 nights and every living substance that I have made will I destroy from off the face of the earth. Gdyż po upływie 7 dni, tak Biblia Warszawska, brat na ekranie wyświetla, ponieważ jeszcze 7 dni, i spuszczę na ziemię deszcz, który będzie padał przez 40 dni, 40 nocy i zgładzę z powierzchni ziemi wszelkie istoty, które uczyniłem. In the concordance, the word yet is translated from the Hebrew word odeh, which also could be translated within. W konkordancji możemy znaleźć, że słowo jeszcze, bo w angielskiej wersji było jeszcze 7 dni, pochodzi z hebrajskiego słowa ode, które można równie dobrze przetłumaczyć w przeciągu. And this seems quite logical. I to wydaje się bardzo logiczne. For even if we consider another picture where the flood started at 1914, bo nawet jeśli weźmiemy pod uwagę inny obraz, gdzie potop rozpoczyna się w roku 1914, it is still within the antitypical seventh day since the creation of man. W dalszym ciągu pozostajemy w siódmym antytypicznym dniu od stworzenia człowieka. Genesis 7:12 says, and the rain was upon the earth 40 days and 40 nights. Pierwsza Mojżeszowa 7:12 mówi i padał deszcz na ziemię przez 40 dni i 40 nocy. Here, just like in Genesis 7:4, it is stated that the rain was upon the earth for 40 days and 40 nights. Tak samo jak w pierwszej Mojżeszowej 7:4 mamy tu powiedziane, że deszcz pozostawał na ziemi przez 40 dni i 40 nocy padał. Now, if we understand that rain represents the truth, jeśli rozumiemy, że deszcz przedstawia prawdę, then antitypically the rain would be truth falling on this earth for 40 days and 40 nights. To w antytypie oznaczałoby prawdę padającą na ziemię przez 40 dni i 40 nocy. But what's interesting is that the scripture is written in this way, 40 days and 40 nights. Co zasługuje na uwagę, co jest ciekawe, to to, że Biblia zapisała to w ten sposób, że deszcz padał 40 dni i 40 nocy. You would assume that if it rained for 40 days, it would also rain during the night. Każdy zakładałby jako rzecz oczywistą, że jeśli deszcz padał przez 40 dni, no to także padał w nocy. If it rained during the day but stopped at night, then you would say that it rained 40 days but quit during the night. Gdyby deszcz padał w czasie dnia, ale zatrzymywał się w czasie nocy, no to powiedzielibyśmy, że padał przez 40 dni, ale ustawał w nocy, w czasie nocnym. But here it's specific that it rained for 40 days and 40 nights. Ale tu jest bardzo mocno, bardzo wyraźnie podkreślone, że padał ten deszcz 40 dni i 40 nocy. In the book E8 Numbers, Brother Johnson states that the parousia is looked at as a day and the epiphany as a night. W tomie 8 litanicznym, 4 Mojżeszowa, brat Johnson stwierdza, że paruzja jest traktowana jako dzień, a epifania jako noc. I'll quote from Numbers page 625, paragraph 20. Zacytuję z tego tomu, strona 625, paragraf 20. During the gospel age there are two symbolic days. The two okay. Go ahead. Yeah. W czasie wieku Ewangelii mamy dwa symboliczne dni. And two symbolic nights. I dwie symboliczne noce. Thus the parousia is frequently called the epiphany. Is frequently called the day and the epiphany a night. Zatem parousia jest często nazywana dniem, a epifania nocą. And we'll read Psalms 91, 5 and 6. Przeczytamy Psalm 91, 5 i 6.
Thou shalt not be afraid for the terror by night, nor for the arrow that flieth by day, nor for the pestilence that walketh in darkness, nor for the destruction that wasteth at noonday. Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały lecącej za dnia, ani zarazy, która grasuje w ciemności, ani moru, który poraża w południe. Numbers, page 625, paragraph 2. Strona 65 tego samego tomu, czwarta Mojżeszowa. They are both called a day symbolized by the light and dark, part of a 24-hour day. Respectively. Te dwa okresy są nazwane dniem, symbolizowane przez tą jasną i ciemną część 24-godzinnego okresu dnia. 1 Corinthians 3:13. 1 Koryntów 3:13. Every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire. And the fire that shall try every man's work of what sort it is. To wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Also from Numbers, page 625, paragraph 2. Ten sam tom epifaniczny, czwarta Mojżeszowa, strona 625. The watchman calls the trouble time the epiphany. Stróż nazywa czas ucisku epifanią. A night. Nocą. Implying that a preceding period was a day. Co oznacza, że poprzedzający ten okres był dniem. The parousia. Paruzja. Isaiah 21:11-12. Izajasz 21:11-12. The burden of Duma, he called to me out of Seir. Watchman, what of the night? Watchman, what of the night? The watchman said, the morning cometh, and also the night. If ye will inquire, inquire ye, return, come. Wypowiedź o Edomie. Woła na mnie ktoś z Seiru. Strażniku, ile upłynęło nocy? Strażniku, ile upłynęło nocy? Strażnik odpowiedział, nadszedł poranek, lecz także noc. Jeśli chcecie pytać, to przyjdźcie znowu i pytajcie. And then again in Numbers, page 625, paragraph 2. Ten sam tom epifaniczny cały czas, czwarta Mojżeszowa, strona 625. The night wherein no man can work. Noc, w czasie której nikt nie może pracować. Do reaping work, as the connection shows. Jak wskazuje kontekst, to ta praca to wykonywanie pracy żęcia. Is the epiphany. To tym okresem, tą nocą jest epifania. Hence it is preceded by a period called a day. A zatem poprzedza je okres zwany dniem. The parousia. Paruzja. John 9:4. Jana 9:4. I must work the works of him that sent me while it is day. The night cometh when no man can work. Muszę wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, póki jest dzień. Nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać, pracować. And when we consider this, it implies that the symbolic rain, truth, came down during the day of the parousia and during the night of the epiphany. Kiedy nad tym się zastanawiamy, o wychodzi z tego, że symboliczny deszcz, czyli prawda, padała w czasie dnia paruzji, jak również w czasie nocy epifanii. We cannot deny that this actually happened. Nie można zaprzeczyć, że tak rzeczywiście było. Each one of these periods was 40 years. Każdy z tych okresów trwał 40 lat. 40 days and 40 nights. 40 dni i 40 nocy. The day, 40 days and the 40 nights would be the equivalent of saying 40 days of day and 40 night, days of night. 40 dni i 40 nocy, zatem odpowiada stwierdzeniu 40 dni dnia i 40 dni nocy. Genesis 7:11. Pierwsza Mojżeszowa 7:11. In the next 100th year of Noah's life, oh sorry, in the 600th year of Noah's life,
in the second month and the 17th day of the month, on that day all the fountains of the great deep were broken up and the windows of heaven were opened. W roku 600 życia Noego, w miesiącu drugim, 17 dnia tego miesiąca, w tym właśnie dniu wytrysnęły źródła wielkiej otchłani i otworzyły się upusty nieba. According to Brother Johnson, the word deep translated from the Hebrew was tehom. Według brata Johnsona słowo u nas, to co ja z tego tłumaczenia, gdy ja czytałem, to jest otchłań, to słowo pochodzi z hebrajskiego tehom. Which represents any deep body of water. I oznacza ono dowolny głęboki akwen wody. From a lake upward to a body of water covering the entire earth. Począwszy od jeziora i w górę, aż do całego akwenu wodnego, który mógłby pokryć całą ziemię. This was from E, volume 2, page 305. Ten to pochodzi z tomu drugiego, strona 305. The deep or depth tehom. Ta wielka otchłań albo techom can represent the seas of the trouble in the earth. Może reprezentować morza ucisku na ziemi. Psalms 71:20. Psalm 71:20. Thou which hast shewed me great and sore troubles shalt quicken me again and shall bring me up again from the depths, the seas of trouble of the earth. Tyś liczne i ciężkie utrapienia na nas włożył, Ty znowu nas ożywisz i z głębin ziemi znowu nas wyprowadzisz. Czy te z głębin ziemi, czyli z mórz ucisku w komentarzu w nawiasie. The rebellious race, the symbolic sea, whose waves are lashing into a fury by the winds of anger. Zbuntowany rodzaj, symboliczne morze, którego fale są doprowadzane do stanu furii przez wiatry gniewu. Psalm 107:26. Psalm 107:26. They mount up to the heaven, they go down again to the depths. Their soul is melted because of trouble. Wznosili się aż do nieba, zapadali się w głębiny, dusza ich truchlała w niebezpieczeństwie. And the depths of God. Thoughts are here likened to a great depth of the sea. Głębia boskich myśli jest tutaj porównana do wielkiej głębi morza. Which is in Psalms 36:6. Co mamy w Psalmie 36:6. Thy righteousness is like the great mountains. Thy judgment, teachings are a great deep. Łaska twoja do niebios sięga, wierność twoja aż do obłoków. Przepraszam, to nie był, to pewnie będzie, u nas będzie przesunięcie, sorry, that's not this, I agree with it. To u nas będzie werset 7. Sprawiedliwość Twoje jak góry Boże, prawo Twoje jak głębina niezmierzona. Since the fountain of the great deep of Genesis 7:11 refers to the source of the great rainfall. Ponieważ te źródła, te z wielkiej otchłani z pierwszej Mojżeszowej 7:11 odnoszą się do źródła tego wielkiego deszczu. I believe that it is the depths of God's thoughts that are meant here. Wydaje mi się, uważam, że tutaj chodzi o głębie boskich myśli. Satan, in his desire to maintain his kingdom, will try to muddy the reign of truth with false teachings. Szatan w swoim pragnieniu będzie zamierzał zabrudzić te wody prawdy błotem. Swoimi jakimiś własnymi naukami. From E, volume 1, God, the book God, pages 155. Z pierwszego tomu epifanicznego pod tytułem Bóg, strona 155. We read. Czytamy. Since 1874, Satan has been endangering God's people. Od 1874 roku szatan zagraża Bożemu ludowi. Plan and works by such multiplicity of false teachings. Planowi i dziełom tak ogromną ilością fałszywych nauk and wrong practices as never before manifested. I złych praktyk jak nigdy przedtem. The worst of the errors. Odnotujmy niektóre z najgorszych błędów.
Various no ransom theories. Różne teorie przeczące okupowi. Denial of the vicarious death of Christ. Odrzucenie zastępczej śmierci Chrystusa. The church's sharing in Christ's suffering and glory. Oraz udziału Kościoła w cierpieniu i chwale Chrystusa. Evolution. Ewolucja. Self-atonement. Własne zbawienie, zbawienie przez samego siebie. Spiritism and occultism. Spirytyzm, okultyzm. Various infidel theories. Różne teorie niewiary. Atheism. Ateizm. Agnosticism. Agnostycyzm. Materialism. Materializm. Pantheism. Panteizm. Deism. Deizm. Rationalism. Racjonalizm. Higher criticism. Wyższy krytycyzm. Modernism, etc. Modernizm itp. itd. The worst of the wrong practices, combinationism. Niektóre z najgorszych złych praktyk to kombinacjonizm, reformism by legal enactment, reformizm przy pomocy środków prawnych, and enforcement as against moral suasion, zamiast perswazji moralnej, federationism, federacjonizm, papalism, papieskość, international legalism, międzynarodowe stowarzyszanie się, revolutionism, rewolucjonizm, communism, komunizm, socialism, socjalizm, anarchism, anarchia, syndicalism, syndykalizm. Looking back to the picture of the large eight wonderful days, patrząc, spoglądając wstecz na obraz ośmiu dużych cudownych dni, it became apparent that the two pictures seemed to run parallel to each other in perfect harmony. Stało się oczywiste, że te obydwa obrazy wydają się biec równolegle w doskonałej harmonii obok siebie. When we look at the large eight wonderful days from Saturday 6 p.m. to Sunday 6 p.m. Kiedy spojrzymy na te osiem cudownych dni od soboty w 6 wieczorem do niedzieli 6 wieczorem, which represented October 1874 to October 1884. Co odpowiada październikowi 1874 do października 1884? We look at its basic antitype. Widzimy tutaj podstawowy antytyp. The Feast of Bethany. Uczta w Betanii. Types the participation in the first features of the Perusia truth. Jest typem udziału w pierwszych zarysach prawd Paruzji. Especially those connected with the manner. Szczególnie tych związanych ze sposobem, time and object of our Lord's return, czasem i celem powrotu naszego Pana, and with Israel's return to favor, oraz powrotem Izraela do łaski, and participation in privileges, oraz udziałem w przywilejach, of service with therewith connected, związanych ze służbą, as these were given from 1874 to 1878. Tak jak były one udzielane, te przywileje służby między 1874-1878. Also, Judas on his betraying mission visits the chief priests. Mamy także Judasza, który ze swoją misją zdradziecką odwiedza najwyższych kapłanów. Types the ransom deniers beginning their activity from 1878. Co jest typem na zaprzeczających okupowi, którzy działają, rozpoczynają swoją działalność w 1878 roku. And this was from E volume 5, page 290. To pochodziło z tomu 5, strona 290. Genesis 7:17. Pierwsza Mojżeszowa 7:17. And the flood was 40 days upon the earth. I potop trwał na ziemi 40 dni. And the waters increased and bear up the ark, and it was lifted above the earth. I wezbrały wody i podniosły arkę. This is where I got a little stuck. I w tym miejscu utknąłem trochę. I mentioned my predicament to my dear brother Adam here. Wspomniałem o moim kłopocie bratu Adamowi. When we talked by email and asked if he had any ideas. I gdy rozmawialiśmy e-mailowo i zapytałem go, czy ma jakieś pomysł na to, jakąś sugestię. I felt that it would represent the time
when the World War began in 1914. Ja uważałem, że to powinno będzie reprezentować czas, kiedy rozpoczęła się wojna światowa w roku 1914. My own thoughts were that the ark with all of God's people were raised above the trouble. Moje myśli były takie, że arka z ludem Bożym w tej arce pokazanym została podniesiona ponad wody, ponad ucisk. Of the world which started in 1914. Tak, ponad ucisk światowy, który rozpoczął się w roku 1914. And were protected in their minds with the knowledge of the coming kingdom. I ten lud Boży był chroniony w swoich umysłach wiedzą, znajomością na temat nadchodzącego królestwa. This is how my dear brother Adam helped me out, and then he wrote to me in an email. No i brat Adam w ten sposób mi pomógł, pisząc do mnie poniższy e-mail. Tu go zacytuję. And so I'm going to quote my brother Adam. I've read here a little and a little there. Poczytałem tu i tam. As well as your recent email to me. A także twój ostatni e-mail do mnie. So I know a little more than when I started. Więc wiem trochę więcej niż na początku. In this email, I'd like to focus on the ark rising out of the water after 40 days of rain. W tym e-mailu chciałbym się skupić na arce, która podnosi się na wodzie po 40 dniach deszczu. Which, as you say, makes you a little stuck. Co jak twierdzisz, sprawia, że jakbyś trochę utknął. I think what you say in general is correct. Myślę, że to, co mówisz, jest w zasadzie poprawne, właściwe. The ark with all God's people rose above the trouble of the world, which started in 1914. Arka z całym ludem Bożym podniosła się ponad nadczas ucisku światowego, który rozpoczął się w 1914 roku. So I would like to provide you with some evidence along this line. Chciałbym więc przedstawić pewne dowody pod tym względem. And here's the evidence that brother Adam gave me. I to oto dowody, które brat Adam mi przekazał. The ark rising out of the water after 40 days of rain in 1914. Arka podnosząca się nad wodę po 40 dniach deszczu w roku 1914. Shows that the Lord's people. Pokazuje, że lud Pana. All of them shown in the ark, whether of the youthful worthies or the consecrated epiphany campers. Wszyscy z nich pokazani tutaj w arce, czy to z młodocianych godnych, czy z poświęconych obozowników Epifanii. Found in the truth, the Christ class had been given ever since 1874. Znalazła w prawdzie, jaką klasa Chrystusa podawała, począwszy od roku 1874. Protection from the trouble. Ochronę przed uciskiem, od ucisku. Which those outside of the ark were devoid of. Które ci, którzy byli poza arką, byli pozbawieni. No protection from the trouble itself. Żadnej ochrony od samego, nie chodzi o ochronę przed uciskiem. But protection from the fear the trouble instigates in their minds of the worldly. Ale ochronę przed strachem, jaki ucisk pobudza w umysłach ludzi tego świata. Who do not know the truth of Jesus. Którzy nie znają prawdy o Jezusa. Second presence or signs of the times do tremble for fear of what is coming into the world. Którzy nie znają prawdy o drugiej obecności Jezusa ani o znakach czasu i z tego powodu drżą ze strachu z powodu tego, co przychodzi na świat. Supporting this view are the following three groups of scriptures. Na poparcie tego są następujące trzy grupy wersetów. There are more, but two or three witnesses are thought to be sufficient to prove any matter. Jest więcej takich dowodów, ale dwóch lub trzech świadków zwykle wystarcza, żeby udowodnić wszelką sprawę. Luke 21:25-28. Łukasz 21:25-28. And there shall be signs in the sun and in the moon and in the stars and upon the earth distress of nations with perplexity, the sea with the waves roaring, men's hearts failing them for fear and for looking after those things which are coming on the earth, for the powers of heaven shall be shaken, and then shall they see the Son of Man coming in the cloud with power and great glory. And when these things begin to come to pass, then look up and lift up your heads, for your redemption draweth nigh.
I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się. I wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą, a gdy to zacznie się dziać, wyprostujcie się i podnoście głowy wasze, gdyż zbliża się odkupienie wasze. Psalms 46:1-8. Psalm 46, 1-8. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore, will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried away, carried into the midst of the sea, though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof, there is a river, the streams there whereof shall make glad the city of God, the holy place of tabernacle of the Most High. God is in the midst of her. She shall not be moved. God shall help her, and that right early. The heathen raged, the kingdoms were moved. He uttered his voice, the earth melted. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Selah. Come, behold the works of the Lord. What desolations he hath made in the earth. W naszej polskiej wersji będą to wersety 2-9, przesunięcie jednego wersetu. Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała i góry pogrążyły się w głębie mórz. Choćby szumiały, choćby pieniły się wody, choćby drżały góry z powodu gniewu Jego, Sela. Jest rzeka, której nurty rozweselają miasto Boże, przybytek święty Najwyższego. Bóg jest w nim i nie zachwieje się. Bóg wspomoże go, gdy zbliży się poranek albo zaraz z poranku. Wzburzyły się narody, zachwiały królestwa, odezwał się głosem swoim i rozpłynęła się ziemia. Pan zastępów jest z nami, warownym grodem jest nam Bóg Jakuba. Pójdźcie, zobaczcie dzieła Pana, który mi uczynił zniszczenia na ziemi. Objawienie 15, 2, probably not 2:34. I don't think it was 2:34. I just did a copy paste there too. Mm-hmm, mm-hmm. Yeah. It starts with end I saw. Yes. Pewnie będzie to pomyłka 2:3, tylko nie. Made a mistake. 2:3. Okay, 2:3. Oh, so the four wasn't supposed to be there. Okay. And I saw, as it were, a sea of glass mingled with fire, and them that had gotten the victory over the beast and over the image and over his mark and over the number of his name stand on the sea of glass, having the harps of God. And they sing the song of Moses, the servant of God, and they song of the Lamb, saying, Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints. Czyli czytamy, chodzi o objawienie 15, 2 i 3, czwórka pomyłkowo. I widziałem, jakby morze szkliste zmieszane z ogniem, albo szklane morze zmieszane z ogniem, i tych, którzy odnieśli zwycięstwo nad zwierzęciem, jego posągiem i nad liczbą imienia jego, ci stali nad morzem szklistym, trzymając harfy Boże. I śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego, pieśń Baranka, mówiąc, wielkie i dziwne są dzieła Twoje, Panie, Boże Wszechmogący, sprawiedliwe są drogi Twoje, Królu Narodów. The quote from Revelation shows the Lord's people understanding the time of trouble and not fearing it. Cytat z objawienia pokazuje lud Pana, który rozumie czas ucisku i nie boi się go. As does the world, tak jak boi się świat. As for them, it is a sea of glass. Ponieważ dla niego, czyli dla ludu Bożego, jest to morze szklane, ze szkła. Something they see through. Coś, przez co oni widzą na wskroś. Even though it is mingled with fire, pomimo tego, że jest to morze szklane zmieszane z ogniem, which is destruction, czyli zniszczeniem. They see through all of its phases. Oni, lud Pana, widzą wszystkie etapy ucisku. As far down into the future as the small voice of Elijah's visions. Tak daleko w przyszłość, aż do małego, cichego głosu z wizji Eliasza, which makes them calm.
co czyni ich spokojnymi. Gives them peace and hope. Daje im pokój i nadzieję, which the people of this world do not have, których ludzie tego świata nie posiadają and cannot have, i nie mogą posiadać, not being in the ark, but outside of it, ponieważ nie są w arce, lecz poza nią. It makes it possible for the Lord's people, to sprawia, że lud Pana, living at the time, to sing the two songs, żyjący w tym czasie, może śpiewać te dwie pieśni. The song of the Lamb, the Christ, pieśń Baranka, Chrystusa, and the song of Moses, restitution, i pieśń Mojżesza, restytucję. Preach present pertinent truths to anyone willing to hear the message. Czyli innymi słowy, głosić odnośną prawdę każdemu, kto chce posłuchać tego poselstwa prawdy. And I thank Brother Adam dearly for that help. I bardzo mi brat dziękuję za tę pomoc. And so we look at now the parallel again of the large eight wonderful days. Patrzymy znowu na tą równoległość dwóch, ośmiu cudownych dni. From Wednesday 6 p.m. to Thursday 6 p.m. Od środy 18:06 wieczorem do czwartku 6 wieczorem. Which represented October 1914 to October 1924. Co wskazuje na okres od października 1914 do października 1924. In its type and antitype. Typ i antytyp tego. Jesus' great prophecy in Matthew 24:1-51 and Mark 13:1-37 and Luke 21:1-36. Wielkie proroctwo Jezusa z Mateusza 24:1-51, Marka 13:1-37, Łukasza 21:1-36. As well as the whole of Matthew 25. Jak również cały rozdział Mateusza 25. Belong to this time period between 6 p.m. Wednesday and 6 p.m. Thursday. Należą właśnie do tego czasu między 6 wieczorem w środę do 6 wieczorem w czwartek. Corresponding to Jesus' great prophecy are the prophetic teachings of the faithful. Odpowiednikiem wielkiego proroctwa Jezusa są prorocze nauczki wiernych. From October 1914 onward on the Epiphany. Począwszy od października 1914 roku do przodu na temat Epifanii. On the doings and sufferings of the Lord's people during that time. Na temat działania, cierpienia ludu Pana w czasie, w tym czasie. And of the Lord's oversight of and provision for them amidst these troubles. A także dotyczą nadzoru Pana nad ludem Jego i zapewnianiem, opieką dla tego ludu podczas tego ucisku. From E, volume 5, page 296. To był cytat z tomu 5, strona 296. The following portion of my talk contains those tentative forecasts that I was telling you about. Od tego momentu następna część mojego wykładu zawiera tą wstępną prognozę, o której wam już wspominałem. The next day mentioned by Brother Johnson is the 147th day from Genesis 8:4. Następny dzień wspomniany, wymieniony przez brata Johnsona, to 147 dzień z pierwszej Mojżeszowej 8:4. Which would be equivalent in the antitype to 147 years from 1874. Co w antytypie oznacza 147 lat od roku 1874. This would be 2021, which is 3 years ago. To prowadzi nas do roku 2021, czyli czasu, który minął 3 lata temu. Genesis 8:4. Pierwsza Mojżeszowa 8:4. Then the ark rested in the 7th month, the 17th day of the month, on the mountains of Ararat. I osiadła arka w siódmym miesiącu, 17 dnia tego miesiąca, na górach Ararat. Some believe that that 10th month, 17th day mentioned in Genesis 8:4 was exactly 5 months or 30 days from when the flood began, or 150 days. Niektórzy uważają, że 10 miesiąc, 17 dzień tego miesiąca wspomniany w pierwszej Mojżeszowej 8:4 daje dokładnie 5 miesięcy długości 30 dni każdy ten miesiąc od początku potopu. Brother Johnson argued that these were lunar months.
which were 29 and a half days apiece. Czyli co w sumie dawałoby 150 dni, ale brat Johnson podaje, że były to miesiące księżycowe, które trwały 29,5 dnia, każdy taki dzień księżycowy. The way that the lunar month is configured was każdy miesiąc. Was that they would start the year with 30 days, a 30-day month. Jeśli chodzi o miesiące księżycowe, to one były ułożone w ten sposób, że każdy miesiąc zaczynał się, każdy rok zaczynał się od miesiąca długości 30 dni. And every other month was 29 days. A co drugi miesiąc liczył 29 dni. Brother Johnson used this to prove that the next period mentioned in Genesis 8:4 was exactly 5 months, which would be 147 days. Brat Johnson użył tego sposobu liczenia, czyli 29,5 dnia takiego księżycowego miesiąca i podał, że to, co mamy w pierwszym Mojżeszowym 8:4, te 5 miesięcy, to w sumie daje 147 dni. This was when the ark settled on Mount Ararat. Właśnie wtedy arka osiadła na górze Ararat. And if you can look at this chart, it shows how that was calculated to 147 days. Tu, gdy spojrzycie na tą tabelę, to widać obliczenie tego, jak prowadzi to do 147 dni. It's interesting that Genesis 8:4 account of the 147 day. Jest ciekawe, że pierwsza Mojżeszowa 8:4, która mówi o tych okresie 147 dni, it's mentioned after the 150 days are mentioned twice. Pojawia się ten zapis o 147 dniach dopiero wtedy, gdy najpierw dwukrotnie wymieniona jest długość 150 dni. So I'm going to speak about the 150th day type and anti-type first. Dlatego też najpierw będę chciał powiedzieć o 150 dniu w typie i antytypie. Genesis 7:24. Pierwsza Mojżeszowa 7:24. And this is from the New American Standard Bible. Tutaj nawet obok jest przekład amerykański, którego brat używa. The water prevailed upon the earth 150 days. Wody panowały na ziemi 150 dni. Tak dosłownie jest. And Genesis 8:1. Pierwsza Mojżeszowa 8:1. But God remembered Noah and all the beasts and the cattle and that were with him in the ark, and God caused the wind to pass over the earth and water subsided. A potem wspomniał Bóg na Noego i na wszystkie zwierzęta i na wszystkie bydło, które było z nim w arce, i sprawił, że powiał wiatr po ziemi i wody zaczęły opadać. And Genesis 8:3. I jeszcze 8:3, pierwsza Mojżeszowa. And the water receded steadily from the earth, and at the end of the 150 days the water decreased. Zwolna ustępowały wody z ziemi i wody zaczęły opadać po upływie 150 dni. Antitypically in this picture we are about to approach the 150th year. Jeśli chodzi o antytyp, to w tym obrazie właśnie zbliżamy się do 150 roku dnia. Which would be the beginning of October 2024. Nastąpi to w październiku 2024. In Genesis verse 8:1. Pierwsza Mojżeszowa 8:1. It speaks of wind passing over the earth. Mowa jest o tym, że i powiał wiatr po ziemi, na ziemię, na ziemi. Genesis 8:1. But God remembered Noah and all the beasts and all the cattle that were with him in the ark, and God caused the wind to pass over the earth, and the water subsided. I brat jeszcze raz cytuje, potem wspomniał Bóg na Noego i na wszystkie zwierzęta i na wszystkie bydło, które było z nim w arce, i sprawił, że powiał, brat ma w angielskim, że przeszedł dokładnie, przeszedł wiatr przez ziemię, po ziemi, i wody zaczęły opadać. A wind symbolizes war. Wiatr jest symbolem wojen. As our dear pastor correctly taught. Tak jak właściwie nasz drogi pastor uczył. 1 Kings 19:11. Pierwsza Królewska 19:11. And he said, go forth and stand upon the mount before the Lord. And behold, the Lord passed by, and a great strong wind rent the mountains,
and break in pieces the rocks before the Lord, but the Lord was not in the wind. Rzekł więc do niego, wyjdź i stań na górze przed Panem, a oto Pan przechodził, a wicher potężny i silny, wstrząsający górami i kruszący skały, szedł przed Panem, lecz w tym wichrze nie było Pana. Psalm 48:7. Thou breakest the ships of Tarshish with the east wind. No, nasz będzie 8, nie 7. Pod muchem wiatru wschodniego rozbijasz okręty Tarszysz. And Revelation 7:1. I objawienie 7:1. And after these things I saw four angels standing on the four corners of the earth, holding the four winds of the earth, that the wind should not blow on the earth, nor the sea, nor any tree. Potem widziałem czterech aniołów stojących na czterech krańcach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię, ani na morze, ani na żadne drzewo. As we look upon the current political affairs, gdy patrzymy na obecne wydarzenia polityczne, the threats of war are reaching a fevered pitch. Zagrożenie wojną, wojnami osiąga poziom ferworu. The war between Ukraine and Russia, wojna między Ukrainą i Rosją, could expand into other European nations and the US. Mogłaby się, może się rozszerzyć na inne kraje europejskie, a także Stany Zjednoczone. The war in the Middle East could soon include other Islamic states. Wojna na Bliskim Wschodzie bardzo szybko i łatwo może ogarnąć inne kraje islamu. America and China are at odds in the Far East. Ameryka i Chiny mają sprzeczne interesy na Dalekim Wschodzie. Could this be that wind? Czy to może być ten wiatr? Will the wind lead to the world revolution of the time of trouble? Czy ten wiatr doprowadzi do światowej rewolucji czasu ucisku? As we look back to the 147th day, gdy patrzymy na ten 147 dzień, the antitype of these three was 3 years ago in 2021. Jego antytyp miał miejsce 3 lata temu, w roku 2021. As I already stated, the ark settled on Mount Ararat. Jak już mówiliśmy, wtedy to właśnie arka osiadła na górze Ararat. Mount Ararat. Góra Ararat. In the Hebrew means precipitation of the curse. W hebrajskim oznacza opadnięcie klątwy. Or the curse reversed. Albo inaczej można to przetłumaczyć zawrócenie klątwy, odwrócenie klątwy. The curse that I believe is meant here is the Adamic curse. Uważam, że klątwa, o którą tutaj chodzi, tak mi się wydaje, jest klątwa Adamowa. The Adamic curse is not removed from all at the same time. Klątwa Adamowa nie jest zdejmowana z wszystkich ludzi w tym samym czasie. All creation in general have been groaning and travailing in pain from the time God's imposing the sentence on Adam and Eve. Całe stworzenie, ogólnie mówiąc, jęczy, utyskuje w bólu od czasu, kiedy Bóg wyrok na Adama i na Ewę nałożył w Edenie. Jesus from Jordan on, Jezus, począwszy od Jordanu, and the church from Pentecost on, i Kościół, począwszy od Zielonych Świąt, to the end of the gospel age, do końca wieku Ewangelii, have the first fruits of the Spirit. Korzystają z pierwszych owoców Ducha. And the rest in their own order. A pozostali w swoim własnym porządku, kolejności. 1 Corinthians 15:20-23. 1 Koryntów 15:20-23. But now is Christ risen from the dead and become the first fruits of them that slept? For since by man came death, by man came also the resurrection of the dead. For as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive. But every man in his own order, Christ the first fruits, after they that are Christ's at his coming. And that should be present. A teraz Chrystus zbudzony został z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przez człowieka śmierć, przez człowieka też zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni.
a każdy w swoim porządku, jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi, w czasie Jego przyjścia powinno być w czasie Jego obecności, paruzji. There is therefore an afterfruits of the Spirit, even as in Joel 2:28 and 29 tells of these two fruits of the Spirit. Są zatem także i późniejsze owoce Ducha, tak jak w Joel 2:28-29 mamy powiedziane o dwóch owocach Ducha. Same. Gdzie przeczytamy? Upon the servants and upon the handmaidens in those days, the gospel age, will I pour out my spirit, and it shall come to pass afterward in the millennium that I will pour out my spirit upon for all flesh. Także na sługi i służebnice wyleję w owych dniach mojego ducha, a potem wyleję go mojego ducha na wszelkie ciało. W tysiącleciu potem. Najpierw wieku Ewangelii na sługi i służebnice. Sorry. Joel 2:28 says, and it shall come to pass, and I just read this, afterward, that I will pour out my spirit on all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams, your young men shall see visions, and also upon the servants and upon the handmaids in those days I will pour out my spirit. Brat, jeszcze raz to cytuję, tylko tak jak zapisane jest w Biblii, bo wtedy odwrócił kolejność według chronologii. Więc a potem wyleję mojego ducha na wszelkie ciało, wasi synowie i wasze córki prorokować będą, wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia. Także na sługi i służebnice wyleję w owych dniach mojego ducha. Brother Jolly, in an article in Present Truth 1973, page 27, column 2, wrote... Brat Jolly w artykule Strażniejszy Prawdy, rok 1973, strona 27, druga kolumna, napisał. The scriptures seem to show clearly the order of the precedence in the antitype in bringing the different millennial earthly classes under the new covenant. Pismo Święte wyraźnie, wydaje się wyraźnie pokazywać kolejność pierwszeństwa w antytypie w doprowadzaniu różnych tysiącletnich ziemskich klas pod nowe przymierze. The restitution covenant. Czyli pod przymierze restytucji. They show this example by the order of the birth of Keturah's children. Na przykład Pismo Święte pokazuje to w kolejności urodzin dzieci Ketury. The general rule is the Jew first. Ogólna reguła jest taka, że najpierw wobec Żyda, dla Żyda. But there are some exceptions. Ale są pewne wyjątki. Cases in which consecrated believers of Gentiles lineage will be given precedence. Przypadki, w których poświęceni wierzący pochodzący z pogan będą mieli pierwszeństwo. Over the unconsecrated quasi-elect Jews. Przed niepoświęconymi, niby wybranymi Żydami. And the unbelieving Jews. I niewierzącymi Żydami. We list here Abraham's descendants through Keturah. Podajemy tutaj listę potomków Abrahama z Ketury. And this is the children of Keturah. To są dzieci Ketury. She had six sons. Sześć synów miała. I will not get into them all. Nie będę w nie wszystkie wchodził. The first class to benefit from the application manward of Christ's ransom, merit. Pierwsza klasa, która skorzysta z zastosowania wobec ludzkości zasługi Chrystusa. By being raised from the dead. Przez bycie podniesioną z grobu and to come under the new covenant, i pierwszą, która wejdzie pod nowe przymierze tym samym, will be the 70 most prominent ancient and youthful worthies. To będą, będzie 70 najbardziej wybitnych, starożytnych i młodocianych godnych. Pictured in Zimran, Keturah's first son. Pokazani w Zimranie, pierwszym synu Ketury. The second class to benefit from the ransom merits. Klasa druga, która skorzysta z zasługi okupu, application manward, zastosowania tejże zasługi wobec ludzkości, by being raised from the dead, przez bycie obudzonymi z grobu, and to come under the new covenant, i pierwsza, i następna, która druga wejdzie pod nowe przymierze, will be the rest of the worthies, to będą pozostali godni, pictured by Jokshan, Keturah's second son. Pokazani w Jokshanie, drugim synu Ketury.
and the rest of the ancient worthies. A reszta pozostali, ich pozostali starożytni godni. Typed by Jokshan's first son Sheba. Pokazani przez pierworodnego Joksana, Sebę. Preceding the rest of the youthful worthies. Poprzedzą pozostałych młodocianych godnych. Typed by Jokshan's second son Dedan. Którzy są pokazani w drugim synie, synu Joksana, Dedanie. Dedan's three sons typed the three groups of youthful worthies. Trzech synów Dedana pokazuje albo jest typem na trzy grupy młodocianych godnych. According to the Levitical divisions in which they have been developed. Według podziału lewickiego, w którym to podziale się rozwijali. Is this removal of the curse on the antitypical 140th year of the flood for us? Czy to usunięcie klątwy w 147 roku od potopie jest dla nas? Obviously not, because we're still dying. Oczywiście nie, bo my wciąż umieramy. Perhaps this portion of the removal of the curse was for the 70 most prominent ancient and youthful worthies. Być może ta część usunięcia klątwy, zdjęcia klątwy dotyczyła 70 najbardziej wybitnych starożytnych godnych. Could it be that they have been awakened but are not yet amongst us? Czy to możliwe, że zostali oni obudzeni, ale nie ma jeszcze ich wśród nas? Or have not revealed themselves to us? Albo jeszcze się nie objawili nam? Or maybe upon their awakening. Być może po ich obudzeniu they were carried away to some safe place, just as Enoch was before and during the days of the flood. Zostali oni przesunięci, zabrani do jakiegoś bezpiecznego miejsca, tak jak Enoch, spotkało to Enocha przed i w czasie dni potopu. Perhaps they are now being instructed by God. Być może w tej chwili oni są pouczani przez Boga on modern sciences and technologies. Odnośnie współczesnej nauki, technologii. They would have to be taught the histories up to the present affairs of the world. Oni muszą poznać, muszą być nauczeni historii i całej historii aż do obecnego punktu w czasie, jeśli chodzi o historię tego świata. God would not allow them to go into the world unprepared. Prawdopodobnie Bóg nie, na pewno Bóg nie pozwoliłby im wyjść do świata bez przygotowania. Therefore he would give them the complete blueprints of their mission. Zatem z pewnością udzieli im dokładnych planów dotyczących ich misji. I don't see the ark settling on Mount Ararat, precipitation of the curse or the curse reversed. Nie widzę, by to, że arka osiadła na górze Ararat, co znaczy opadnięcie klątwy albo odwrócenie klątwy. Is typing anything else. By ten fakt, że arka osiadła, mógł być typem czegokolwiek innego. But the beginning of the awakenings in 2021. Lecz początkiem obudzeń z rokiem 2021. So was the 150th day mentioned? Why was the 150th day mentioned twice before the 147th day was mentioned? Dlaczego zatem 150 dzień był wymieniony dwukrotnie wcześniej, zanim 147 dzień został podany w Biblii? Here again, my dear brother Adam came to my rescue. Tutaj także brat Adam przyszedł mi z pomocą. And suggested that major events would occur on the 150th day, mostly concern the world. I zasugerował, że główne wydarzenia, które miały wydarzyć się 150 dnia, dotyczyły przede wszystkim świata. Whereas the major event which occurred on the 147th day, natomiast główne wydarzenie, które nastąpiło 147 dnia, was of interest to those faithful ones. Było przeznaczone, było dla tych wiernych, who were in the antitypical ark, którzy znajdowali się w antytypicznej arce, as it settled on a firmer foundation, gdy osiadła ona na bardziej stabilnej, trwałej podstawie. Looking back at Brother Johnson's tentative forecast of 2026, patrząc na wstępną prognozę brata Johnsona co do roku 2026,
in his article on the large eight wonderful days, z jego artykułu na temat ośmiu cudownych dni, the doubting Thomas, wątpiący Tomasz, seeing the scars on Jesus' hand and side, widzący rany, blizny na rękach i na boku Jezusa, was explained as the convincing of those tentatively justified ones. Było to wyjaśnione w tym artykule przez brata Johnsona jako przekonanie tymczasowo wierzących. Perhaps he saw something in 2026. Być może on widział coś w związku z rokiem 2026. But not the whole picture. Ale nie cały obraz. When Jesus revealed himself after his resurrection, gdy Jezus objawiał się po swoim zmartwychwstaniu, it was only to the faithful. To objawiał się tylko wiernym. The world in general knew nothing of his resurrection. Świat w ogólności nic nie wiedział o jego zmartwychwstaniu. Maybe the revealing of the 70 most prominent ancient and youthful worthies. Być może ujawnienie się 70 najbardziej wybitnych starożytnych godnych will be accomplished in a similar manner. Nastąpi w podobny sposób, tak samo. Perhaps the fall of 2026 they will reveal themselves to us. Być może na jesieni 2026 oni nam się objawią. The tentatively justified faithful. Tymczasowo usprawiedliwionym wiernym. I mentioned at the beginning of part one of this discourse. Już wspomniałem na początku części pierwszej tego wykładu, that this is a tentative forecast. Że jest to wstępna prognoza, tymczasowa. And should not be taken dogmatically. I nie powinna być traktowana dogmatycznie. I'm not a spirit-begotten new creature. Ja nie jestem nowym stworzeniem spłodzonym z ducha. I'm a simple mechanic from Canada. Ja jestem zwykłym mechanikiem z Kanady, who loves the Lord. Który miłuje Pana. I'm merely taking what was taught by our spirit-begotten pastors and teachers. Ja jedynie biorę to, co zostało napisane przez naszych spłodzonych z ducha pastorów i nauczycieli. And applying them in an attempt to explain a type. I stosuję to, próbując wyjaśnić typ, that they did not explain. Którego oni nie wyjaśnili. Why was I impelled to do so? I can't explain. Dlaczego zostałem pobudzony, żeby to zrobić? Nie potrafię wyjaśnić. As I mentioned, I'm not sure of all these things. Jak wspomniałem, nie jestem pewny tych wszystkich rzeczy. And only time will tell. I tylko czas pokaże. If I'm wrong, I must humbly apologize. Jeśli się mylę, muszę pokornie przeprosić. May the Lord add his blessings. I niech Pan doda swoich błogosławieństw.